Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Marcin Jasiński. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić podstawowe sposoby na wyzwalanie Waszych lamp błyskowych, czy to reporterskich, czy to studyjnych, czy też plenerowych. Są tak naprawdę trzy podstawowe sposoby wyzwalania lamp, niezależnie czy to jest lampa reporterska, czy to jest lampa, tak jak tutaj, studyjno-plenerowa. Poza tym, że lampy reporterskie możecie zamontować na gorącej stopce, czyli na aparacie. Natomiast pozostałe wszystkie metody tyczą się jak i zwykłych małych lampek, które możemy zamontować na aparat, jak i studyjnych, czy też studyjnych z generatorami w ogóle, jakie mamy, jeżeli potrzebujemy bardzo dużego prądu, albo mamy też lampy starszego typu. Natomiast te sposoby są praktycznie do wszystkich lamp takie same. Pierwszym i najłatwiejszym sposobem, jaki mamy, i w zasadzie on jest sposobem troszkę już lekko przestarzałym, powoli to się zmienia, natomiast nadal możecie wyzwalać lampy, i to w zasadzie wszystkie, jakie są dostępne na rynku, a mianowicie wyzwalanie za pomocą kabla. Jest to metoda, która stosowana jest do dzisiaj z tego względu, że mając tylko aparat i kabel, w zasadzie nie jeden, a nawet zaraz Wam powiem, że czasami potrzebujemy kilku, jeżeli nie jesteśmy pewni, z jakiego systemu będziemy korzystać, ale wystarczy nam aparat, kabel i dowolna lampa błyskowa. W jaki sposób to działa? Większość aparatów lustrzanek, czy to bezlusterkowców, ma taki port. Widzimy tutaj taki srebrny port, to jest PC Sync. On służy właśnie do wyzwalania lampy błyskowej. Potrzebujemy specjalnego kabla synchronizacyjnego, który podczepiamy właśnie tutaj z jednej strony, a z drugiej strony podłączamy go do naszej lampy błyskowej. Tutaj mamy kilka portów, natomiast ten tutaj, który mamy, mały jack, on służy do wyzwalania lampy błyskowej, i bardzo często tak jest, że właśnie w lampach błyskowych mamy albo mały jack, albo duży jack, albo też taki sam jak w aparacie PC Sync. Podłączając ten kabel od aparatu do naszej lampy, możemy w bardzo prosty sposób, praktycznie nic nie robiąc, wyzwolić naszą lampę błyskową. Ja nie posiadam kabla, ponieważ nie korzystam z tej metody, natomiast spokojnie możecie podłączyć to tutaj, tak samo w lampie studyjnej. Tu również mamy, jak widzicie, mały jack i możecie po małym jacku i po tym PC Syncu choćby wyzwolić lampę błyskową. Jedynym problemem jest to, że lampy błyskowe nie mają tylko wejścia na mały jack. Niektóre lampy mają również duży jack, albo korzystają z jakichś innego typu wejść, na przykład tego PC Sync, również taki jak jest w aparacie, i wtedy musimy mieć jakby kilka zestawów kabli, jeżeli nie wiemy, z jakiego korzysta nasza lampa błyskowa, nasza albo lampa w studiu. Często jest tak, że pracujemy w różnych studiach i w tym momencie nie wiemy po prostu, jaki będzie tam sprzęt. Jeżeli nie wiemy, no to potrzebujemy wtedy cały komplet kabli, żeby móc się tam podłączyć, ale z reguły już praktycznie się nie korzysta z tego, z tej metody. Oczywiście są jeszcze osoby, które korzystają, ale już coraz rzadziej. Ale w studiach z reguły są albo wyzwalacze, o których zaraz powiem, albo właśnie kable, które umożliwiają nam podłączenie naszego aparatu. I to jest w zasadzie pierwsza metoda. To jest najprostsza metoda, jaka może być, czyli po prostu po kablu zwykłe wyzwalanie lampy. Dużą zaletą tego jest tak naprawdę pewność wyzwalania. Nie zakłóca nam nic naszego sygnału i lampa jest praktycznie za każdym razem wyzwalana. Natomiast do wad należy to, że ten kabel nam się po prostu majta. Musimy mieć cały czas podczepione pod aparat, jak jeszcze strzelamy po tetheringu, czyli też po kablu, to już mamy dwa kable, które są podłączone, i to wszystko nam się pląta. Do wad należy zaliczyć to, że nie mamy możliwości choćby zmiany parametrów lampy błyskowej zdalnie. Musimy podejść do lampy i wszystko zmienić ręcznie. Druga sprawa, że najczęściej nie jest przenoszone, nie działa TTL czy też HSS w takich lampach w tym momencie. Dlatego też powstały nowsze metody wyzwalania lamp błyskowych. Teraz przechodzimy do drugiej metody,
czyli wyzwalanie bezprzewodowe po fotoceli. Co to jest fotocela? Fotocela to jest, najprościej mówiąc, czujnik, który odbiera błysk z innej lampy błyskowej i wyzwala tą lampę błyskową, w której jest zamontowana fotocela. Tutaj mamy wbudowaną fotocelę. Również w tej lampie reporterskiej też mamy wbudowaną fotocelę. I teraz na czym to polega? To jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli mamy w naszym aparacie lampę błyskową wbudowaną, ja tutaj niestety nie mam, dużo aparatów z wyższej półki po prostu nie posiada już wbudowanej, tak jak choćby Nikon D850 nie posiada wbudowanej lampy błyskowej. Ale jeżeli macie tą lampę błyskową wbudowaną, możecie spokojnie wyzwolić obydwie te lampy tak naprawdę, korzystając z tej wbudowanej lampy. Ja pokażę Wam teraz szybko, jak to działa na podstawie tej lampy. Nie ma wbudowanej, więc zamontuję tą lampę na sanki i pokażę Wam, w jaki sposób to działa. A few moments later. W tym momencie na aparacie jest założona lampa błyskowa. Tak samo możecie mieć włączoną lampę wbudowaną. I teraz, robiąc zdjęcie, ta lampa błyśnie. I jak ta fotocela na tej lampie błyskowej wykryje błysk, to automatycznie błyśnie. Czyli w tym momencie robię zdjęcie i ta lampa błysnęła i automatycznie błysnęła ta lampa. Więc w ten sposób wyzwoliliśmy tą lampę. Są dwie rzeczy. W wielu aparatach nie da rady wyłączyć tej lampy w taki sposób, żeby nie miała wpływu na naszą ekspozycję, czyli jeżeli błyśniemy, to będzie ona widoczna na naszym zdjęciu. Ta się również wyzwoli. Przykładowo ten Quadralight ma opcję wyzwolenia w taki sposób po fotoceli, że nie widać go w ekspozycji. On wtedy błyska z bardzo małą siłą. Można spokojnie tutaj ustawić sobie. I w tym momencie on tylko wyzwala tamtą lampę błyskową po fotoceli. Błysnęły jakby dwie lampy w tym momencie. Natomiast tej nie będzie widać. Będzie widać jedynie tą, która jest z tyłu za nami. W taki sposób to działa. To jest naprawdę proste. Ważne, aby ten błysk był widoczny dla tej lampy. Jeżeli ta lampa będzie przykładowo schowana gdzieś i ten błysk do niej nie dotrze, nie zostanie ona wyzwolona. W ten sposób możecie wyzwolić wiele lamp. Jeżeli ustawicie kilka lamp na wyzwalanie po fotoceli, to wszystkie one błysną w tym samym czasie. Ważne jest, żeby ustawić na tej lampie sposób jakby od wyzwalania właśnie na fotocele. Jeżeli wybierzecie coś innego, to w tym momencie to nie będzie działało. Możecie również wyzwolić tą lampę, niekoniecznie trzymając ją na aparacie. Możecie zrobić, połączyć pierwszą metodę z drugą metodą, co często też się wykonuje, a mianowicie połączyć kablem tą, załóżmy, lampę albo tą. I wyzwalając tą lampę po kablu, automatycznie wyzwalana ta jest po fotoceli, więc możemy łączyć te metody na różne sposoby. Wadą jest to, że jeżeli robicie w miejscu, gdzie są robione zdjęcia przez inne osoby, jeżeli ktoś błyśnie z zewnątrz jakąkolwiek lampą, to w tym momencie wasze lampy też się wyzwolą. I zadziała to również w drugą stronę, jak wy będziecie pracować i będziecie wyzwalać, to wyzwolą się inne lampy. To jest pierwsza wada. Drugą wadą jest to, że nie możecie zmienić parametrów ustawień tej lampy, tak? Tak samo HSS czy też TTL może nie działać. I teraz przechodzimy do ostatniego sposobu wyzwalania, który jest jakby najnowocześniejszy, z którego ja osobiście korzystam i który polecam serdecznie z tego względu, że nie są tu już duże koszty, a coraz nowszy sprzęt oferuje nam coraz lepszy sposób połączenia bezprzewodowego radiowo. Wystarczy nam posiadanie takiego nadajnika. W wielu przypadkach też odbiornik, ale nie zawsze, o czym za chwilę powiem. To jest nadajnik, który montujemy na stopkę w naszym aparacie. Po zamontowaniu ten nadajnik bezprzewodowo, radiowo łączy się z naszymi lampami błyskowymi. I teraz tak, jeżeli jesteśmy w ramach tego samego systemu, wiele lamp ma wbudowany odbiornik. Przykładowo te obydwie lampy, to są lampy Quadralighta, to też jest nadajnik Quadralighta, one mają wbudowany
odbiornik i w tym momencie nie muszę nic więcej podłączać. Jeżeli korzystacie z lamp różnego typu, różnych firm, w tym momencie może okazać się, że będziecie potrzebować odbiornik. Oczywiście do tego zestawu jest również odbiornik, czyli możecie kupić osobno odbiornik i jeżeli to byłyby lampy innej firmy, ja w Nikonie przykładowo w ten sposób wyzwalałem, miałem Atlasa, który był wyzwalany tym nawigatorem, natomiast miałem też lampę Nikona, do której był podłączony odbiornik. I w tym momencie możecie wyzwalać wszystkie lampy bezprzewodowo i przede wszystkim to pozwala nam przenosić pełną automatykę, przynosi nam TTL-a, przynosi nam HSS-a i możemy ustawiać wszystkie parametry lampy z tego nadajnika. W tym momencie ja na tym odbiorniku mogę ustawić parametry, jakie mają być błysku, moc błysku, tak samo HSS-a, czy też sposób, czy to ma być manual właśnie, czy TTL, jeżeli wasza lampa oczywiście obsługuje TTL-a i wszystko to jest automatycznie zmieniane na tej lampie. Przykładowo mogę teraz zmienić parametry na 1,256 błysku i zobaczcie, błysnęło nam. Teraz zmienię na pełną moc lampy, błysnę. Oczywiście było słychać i po czasie ładowania również słychać, że był to zdecydowanie większy czas. I to wszystko możecie robić z tego wyzwalacza, który jest podczepiony do waszego aparatu. Jest to super sprawa, ponieważ nie macie żadnych kabli. Możecie zmieniać wszystkie parametry lampy bezpośrednio, nie podchodząc do niej. Co jest najważniejsze? Myślę, że to też wyczytacie i to są takie podstawy, które też powinniście wiedzieć. Najważniejszą rzeczą jest ustawienie kanału na tym wyzwalaczu i na lampie, aby był korzystany ten sam kanał. To się przydaje, jeżeli korzystacie z wielu, inaczej, jeżeli korzystacie w kilka osób, na przykład ze studia i każdy korzysta z lamp błyskowych. W tym momencie warto ustawić różne kanały, aby po prostu nie korzystać z tego samego i nie wchodzić sobie w paradę i żeby czasem nie wyzwalać sobie lamp w ten sam sposób. I drugą rzeczą jest grupa. Jeżeli ustaliliśmy kanał, musimy ustalić grupę. A jeżeli chodzi o grupy, to chodzi po prostu o zwykłe grupowanie lamp. Wybieramy sobie tutaj na przykład grupę A, B, C i tak dalej. I każda lampa może mieć przydzieloną osobną grupę, albo możecie pogrupować kilka lamp w jedną, kilka w drugą. Przykładowo ta lampa może być grupą A, ta lampa może być grupą B. To mogę wyzwalać z inną mocą albo z innym trybem wyzwalania, a tą z innym, albo obydwie w jednym, to wszystko zależy. Przykładowo tą lampę mam teraz ustawioną na odbiór właśnie z nadajnika i jest w grupie B, ta jest w grupie A. Ta błyśnie z pełną mocą, tak błyśnie z 1,256 mocy. Teraz wyzwolimy przykładowo tą lampę w grupie A na jedną drugą mocy, to na 1,256. Jest to trzeci sposób, według mnie najlepszy, najbardziej wygodny i naprawdę niedrogi na sposób na wyzwalanie lamp błyskowych, czy to też studyjnych, czy to plenerowych, czy to lamp reporterskich. Podsumowując, mamy trzy sposoby podstawowe do wyzwalania naszych lamp błyskowych. Pierwszą rzeczą jest wyzwalanie po kablu. Musimy pamiętać, że są różne porty wejścia do lamp błyskowych tutaj i musimy wiedzieć, jaki jest i odpowiednio dobrać kabel. Niestety to ma wady, ja osobiście nie polecam, aczkolwiek możemy korzystać często w studiach ze starych lamp, również stare Profoto, które są świetnymi, mają generatory, nie mają możliwości korzystania na przykład bezprzewodowo i w tym momencie jest tylko możliwość podłączenia po kablu, więc wtedy musimy korzystać z kabla. Drugą metodą jest wyzwalanie po fotoceli. Czyli wyzwalamy jedną lampę, która wyzwala następne po fotoceli. To jest bardzo proste, działa, często się przydaje, jeżeli mamy mieszane systemy lamp błyskowych. Wystarczy jakby podłączyć pod nasz aparat jedną, wyzwolić na jedną lampę, a reszta zostanie automatycznie
wyzwolone, ale ma to swoje wady. Tak samo jak w przypadku kabla, to niestety nie możemy zmieniać parametrów. No i dodatkowo może ktoś inny nam wyzwolić. Jeżeli mamy również bardzo jasne warunki, to w tym momencie może być problem, ponieważ fotocela może nie zauważyć naszego błysku, musi on wtedy być silniejszy, aby został zauważony przez fotocele. No i na samym końcu mamy najlepsze, najwygodniejsze rozwiązanie, czyli korzystanie z wyzwalaczy radiowych i odbiorników, czy też wbudowanych odbiorników, jak są w niektórych lampach, tak jak jest tutaj. I to jest najwygodniejsze, ponieważ możecie zmieniać wszystkie parametry bezpośrednio na aparacie. Działa to naprawdę szybko, sprawnie. Z wad zdarza się czasami, że lampa nie błyśnie. Po prostu coś zakłóci nam sygnał i w tym momencie lampa może nie błysnąć, ale to jest naprawdę bardzo rzadkie. Jest naprawdę wygodne, polecam. Nie jest to jakiś bardzo duży koszt i w tym momencie wiele nowych lamp, również całych systemów, które mamy w studiach, właśnie korzystają z takich wyzwalaczy. Pamiętajmy, że musi być taki wyzwalacz odpowiedni do naszego aparatu, ponieważ tutaj są styki, które są dla każdej marki aparatów różne i muszą być one odpowiednie, aby odpowiednio po prostu wyzwalały nam lampy. I to byłoby na tyle. Ja zapraszam do komentowania, do dawania łapek w górę, jak i również do dołączenia do patronów, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć mój kanał. Pod filmikiem macie link do Patronite'a, a Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!